Cześć, z tej strony Sargon i witam was w trzecim odcinku z naszej serii eksperymentów w karierze w FIFA, w których sprawdzamy sobie, jak mogą rozwinąć się konkretni zawodnicy, kiedy po prostu skupimy wszystkie treningi na ich rozwoju. W poprzednich odcinkach sprawdzaliśmy sobie Krzyśka Piątka, potem Dawida Kownackiego, no a w tym odcinku sprawdzimy kolejnego utalentowanego Polaka, a konkretnie Jana Bednarka, tak więc inna pozycja tym razem. Nie mogłem się trochę za bardzo zabrać do nagrywania tego odcinka. Co prawda nagrywać zacząłem już dosyć dawno, ale do nagrania komentarza się trochę długo zbierałem, tak więc odcinek może się pojawić trochę później, ale ważne, że w końcu się pojawi. I na całe szczęście w tym czasie, w którym ten odcinek tworzyłem, ocena Bednarka się nie zmieniła, tak więc jest taka, jaka jest na tym odcinku, którą poznacie za chwilę. No i też za chwilę zobaczycie, jak on się rozwija, tak więc zapraszam już do filmiku. Tak więc wygląda Jan Bednarek na samym początku, gdy odpalimy sobie tryb kariery. Ocena ogólna 74, statystyki przeciętne, nie ma co się oszukiwać, tempo takie dosyć przeciętne, tak samo fizyczność, obrona. No ale to wszystko jest oczywiście do rozwinięcia, czym za chwilę się zajmiemy. Potencjał Jana Bednarka też możecie zobaczyć w aktualnym momencie. Wynosi on 83 i to, jak mówiłem wcześniej, się nie zmieniło. No ale może się zmienić w przyszłości, tak więc jeśli będziecie oglądać ten odcinek kiedyś później, za na przykład kilka tygodni, to może to wyglądać nieco inaczej. W każdym razie przejdźmy sobie do momentu końca pierwszego sezonu. Ale zanim przejdziemy do końca sezonu, to wam jeszcze pokażę, w jaki sposób rozwijam tego Bednarka, czyli jakie treningi mu daję, no bo to też może być dla was jakaś ciekawa rzecz, tak więc jak widać, jeden trening oczywiście od dribblingu. Niestety, no, jeśli chodzi o obrońcę, no to najważniejsza jest oczywiście obrona, no i tutaj możemy dać jedynie jeden trening w tej kwestii. Poza tym, jeśli chodzi o dribbling, to mamy różne treningi, dałem ten trening średni, ponieważ jako jedyny on zwiększa siłę, co wydaje mi się dosyć ważną umiejętnością dla obrońcy. Jeśli chodzi o strzelanie, no to może wam się wydawać dziwne, że to trenuje, no ale w strzelaniu możemy rozwinąć główki, co też dla obrońcy jest istotne. No i dwa ostatnie treningi to są treningi podań, konkretnie podania po ziemi, no i także podania wysokie. To akurat nie będzie miało jakiegoś dużego wpływu na ocenę ogólną, no ale lepiej dać jakieś treningi niż żadne. No i tak wygląda Jan Bednarek po pierwszym sezonie. Jak widzicie, rozwój jest naprawdę bardzo ładny. Plus 9 do overalla. Jeśli chodzi o statystyki, no to występował w większości meczów. Niestety ma już tutaj jakąś kontuzję. No te kontuzje dosyć przeszkadzają trochę w tych eksperymentach, no bo nie możemy dokładnie zobaczyć, jak ten zawodnik może się rozwinąć. No ale to też jest losowe, no bo treningi są także oczywiście losowe, różne oceny się za nie dostaje. No i tak wyglądają już konkretne statystyki. Jak widać, największy wzrost jest, jeśli chodzi o obronę, trochę mniejszy w fizyczności, w tempie i w innych statystykach, no ale rozwinęła się trochę siła, więc już to wygląda nieco lepiej, jeśli chodzi właśnie o ten ekran tutaj. No niestety też nie wszystkie umiejętności możemy rozwijać, chociażby taką agresję czy skoczność, co też jest bardzo ważne dla środkowego obrońcy, tego nie rozwiniemy. No ale statystyki techniczne wyglądają już zdecydowanie lepiej, no bo tutaj możemy rozwijać te umiejętności, więc taki jest tutaj plus. Już ma ładne główki i umiejętności obronne, więc naprawdę przyzwoicie się prezentuje Jan Bednarek. Zaś jeśli chodzi o wartość, no to wynosi ona po pierwszym sezonie 23,5 miliona euro. No i przechodzimy już do drugiego sezonu. No i po drugim sezonie wzrost o plus 4, czyli 87 overalla. Dwa sezony, bardzo ładny, wydaje mi się, wynik. Oczywiście tutaj już rozwój jest mniejszy, bo przede wszystkim osiągnął już swój potencjał, który wynosi 83. No a poza tym, im wyższy jest overall, tym wolniej te ocena się po prostu rozwija. To jest dosyć chyba zrozumiałe. No i tutaj też widzicie ogromny wzrost po raz kolejny, jeśli chodzi o obronę. Chociaż czy aż tak ogromny, no dosyć spory. Fizyczności w tempie, no fizyczność się w ogóle nie zmieniła, tempo minimalnie, bo je trochę już trenowałem tutaj. No jak widzicie, szybkość biegu rośnie, przyspieszenia niestety nie możemy już trenować. No i w tym momencie też już wszystkie statystyki poza tymi, które trenujemy, nie wzrastają, no bo potencjał został osiągnięty. No niestety FIFA tak działa po prostu. Są też sztywno określone potencjały, no i z tym nic nie możemy zrobić. No chyba, że jakieś mody czy coś, ale to na konsoli taka opcja niestety tak czy siak odpada. No cóż, tak wyglądają umiejętności techniczne. Po raz kolejny coraz lepiej. To jeśli chodzi o dribbling, jest dosyć spory wzrost. Kontrola piłki już wynosi 77, więc naprawdę przyzwoicie.
jeśli o to chodzi. Podania też są bardzo, bardzo przyzwoite, jeśli chodzi o obrońcę. Co prawda długie wyglądają przeciętnie, no ale dalekie są, znaczy dalekie, krótkie są bardzo dobre. No a wartość wynosi 45 milionów euro, tak więc ta statystyka także notuje spory wzrost. Po trzecim sezonie trenowania Bednarek osiągnął ocenę 90 overalla, więc to wygląda już naprawdę bardzo, bardzo dobrze. 90 overalla to już jest ocena, która sprawia, że jest jednym z najlepszych na świecie, jak tutaj jest właśnie napisane. Oczywiście występuje w większości meczów, co jest oczywiście dosyć logiczne. Tak więc tutaj nie ma się za bardzo co na tym rozwodzić. Przejdźmy do statystyk, do atrybutów, które wyglądają cały czas coraz lepiej, no ale niestety nie wszystko może się rozwijać. Po raz kolejny fizyczność pozostaje bez zmian, wzrasta trochę tempo, obrona, no i też podanie oczywiście, czyli to co zwykle, bo treningów akurat tutaj nie zmieniałem. Jak widać, tutaj już zrobiło się zdecydowanie ładniej, bo mamy żółte chociażby dośrodkowania, tam dribbling, wygląda to naprawdę spoko. No i jeszcze, jeśli chodzi o wartość, ta wynosi 68 milionów euro. No i przyszedł czas na Jana Bednarka po czwartym sezonie, a tutaj już ocena cały czas rośnie naprawdę sprawnie, moim zdaniem. 93 overalla. Oczywiście tutaj także nie zmieniła się ta rzecz, że występuje w większości meczów. Oczywiście tutaj nie możemy patrzeć na te statystyki bramek czy asyst, no bo to jest środkowy obrońca. On czasem strzeli bramkę, asystę też czasem zaliczy, no ale nie ma za bardzo co na to liczyć. Jeśli chodzi o statystyki, tutaj o atrybuty, no to to już wygląda ładniej, no bo przede wszystkim fizyczność wynosi ładne 80, tak więc trochę lepiej. Oczywiście tutaj jeśli chodzi o fizyczność, to wzrosła jedynie siła, bo za bardzo niczego innego nie ma jak trenować. Co prawda można trenować wytrzymałość, ale to w zamian za siłę, więc nie da się tutaj nic innego z tym zrobić. No i tutaj statystyki też wyglądają już dużo fajniej, cały czas oczywiście wzrost. Oczywiście ten wzrost nie jest już jakiś duży, no ale mimo wszystko rośnie, rośnie, rośnie. No i wartość wynosi 96,5 miliona euro, tak więc bardzo blisko stówki. No i tutaj na tym sobie niestety poprzestaniemy, ponieważ byłem pewny, że ja nagrałem 5 sezonów, no ale okazało się, gdy już nagrywam komentarz, że były to jedynie 4, więc nie będę już tego dogrywał. Bo to zanim bym to rozegrał, ten jeden sezon, to by z godzinę mi zajęło, więc zanim bym to rozegrał, potem przerzucił na komputer i wszystko ogarnął, no to odcinek byłby jeszcze później, więc po prostu nie chcę tego przedłużać. No ale mimo wszystko ten rozwój ile by... Czy by osiągnął się 95? No w sumie można by nad tym rozkminić. Ciężko mi powiedzieć na obecny moment, ale wydaje mi się, że jest to możliwe. Więc szkoda, że tego nie nagrałem, no ale jak mówię, nie chcę już przedłużać czasu, kiedy ten odcinek zostanie wypuszczony, tak więc mam nadzieję, że wam to jakoś bardzo nie przeszkadza. No ale sami widzicie, że rozwój Bednarka jest naprawdę konkretny, tak więc dzisiaj to by było na tyle, więc liczę na wasze oceny, na komentarze, no i też oczywiście na propozycje. Mam też swoje oczywiście tutaj pomysły, mam propozycje z poprzednich odcinków od was, no ale mimo wszystko cały czas liczę, że będziecie mi te propozycje pisać, no i piszcie też oczywiście, czy chcecie, żebym tę serię kontynuował. No a teraz się już będę z wami żegnał, cześć, do następnego.